Szalony mecz. Tak trzeba to chyba krótko podsumować. Nie spodziewałem się, że aż będzie taki szalony dzisiaj. No tak, ja myślę, że bardzo interesny był mecz dla kibiców, nie dla trenerów, bo naprawdę po pierwszej połowie ja myślę, że na 100% wszyscy na stadionie myśleli, że my wygramy, ale jak był już wynik 3-2, to już był taki bardzo nerwowy mecz i widzieli, że Puszcza będzie grać do końca. Mają dobrze stałe fragmenty, też grają, zbierają drugą piłkę. No i też nie wykorzystali my swojej sytuacji, żeby trochę być więcej spokojnymi. Ale dobrze wszedli zmiany i też dobrze, że wygrali w końcu. Strzeliłeś gola drugiego w tym sezonie, znowu otworzyłeś wynik, podobnie jak w Mielcu. Natomiast później w drugiej połowie ten kontratak trójkowy i twoja sytuacja, no powinno być 4-0. No tak, zgadzam się. Czego tam zabrakło? Bo trener mówi, wystarczyło zagrać pod cinką, bo bramkarz praktycznie już leżał. No tak, oczywiście ja też teraz już to zrozumiał, że to była najlepsza taka decyzja, ale w ten moment podjął inną, bo już to, że to było bardzo szybko, też tam od razu ze swojej połowy zgrał do Nona i później tam na maksa bieg i na takim boisku już było trochę ciężko, no ale zgadzam się, że to musi być bramka. Troszkę byłeś wyrzucony w lewo od bramki. Ja nie wiem, czy tam Nono nie lepiej by wybrał, gdyby do Martina nie zagrał tej piłki. Ja myślę, że tam były dwie bardzo dobre opcje. Podać do mnie albo do Remy. I to była jego decyzja i był bardzo dobry pas dla mnie. Napastnik niewiele ma czasu na podejmowanie takich decyzji, którą wybrać opcję pokonywania bramkarza. To oczywiście dużo tłumacza, także dzisiaj to boisko nie najlepsze. No tak, ale takie warunki dla dwóch zespołów, dla dwóch drużyn i musimy z tym radzić, bo jest taka teraz pogoda i musimy to grać o 3 punkty zawsze u siebie w domu. 4 punkty nad strefą spadkową. Dawno nie było takiej sytuacji, żeby Korona miała troszkę oddechu. Ja myślę, że to nie będzie dla nas taki oddech. Musimy też zbierać punkty i na wyjeździe i najważniejsze, ja myślę, że u siebie musimy wygrywać. Które by drużyny nie przejeżdżały, musi być im tu bardzo ciężko. Dominiku, Korona wygrała, to raz. Strzeliłeś pierwszego gola w tym sezonie, to dwa. No to chyba tylko się cieszyć. No teraz możemy pocieszyć, ale było trochę stresu w tym meczu, jak było 3-2, ale teraz są uśmiechy i no wszystko w porządku teraz. Ale dobrze, powróćmy trochę do tego meczu. No, drużynie nie przystoi prowadzącej 3-0 nagle popełnić takie błędy, że 3-2 się robi. No, to było trudne. Wiedzieliśmy, że druga połowa będzie trudna, bo oni nie mają nic do stracenia. To oni mocno przyjdą na nas i czekaliśmy na to, ale daliśmy takie słabe bramki. Mogliśmy to 4-0 i koniec mecz, ale jak oni szalili tą pierwszą, to wtedy trochę stresu, ale naprawdę u nas te od ławki dekanu wszedł, Płanik też bardzo dobrze, to dali też nam życzę, żeby te 4-5 bramki szalić i mieć wyszenstwo, ale to było no taki dziwny mecz. Szalony można powiedzieć mecz. Natomiast 8 bramek, kibice pewnie byli zadowoleni, chociaż trochę emocji i stresu na koniec było. No tak, myślę, że wszyscy to lubili, że 8 bramek było w tym meczu i dalej Korona zwycięstwo, to dla nas też bardzo fajnie. Nieczęsto chyba jest okazja grywać w takich meczach, gdzie pada tyle bramek, bo te trenerzy raczej wolą, żeby mniej padało, bo jak jest tyle, to znaczy, że było dużo błędów. No to prawda, no my na obronie to jesteśmy zły, bo zawsze chcemy trzymać na zero. Pierwsza połowa, ja myślałem, że bardzo dobrze graliśmy i po prostu to było niedobrze, że straciliśmy 3 bramek. Teraz mamy w tym tygodniu, musimy patrzeć, jak my straciliśmy te bramek i co lepiej musimy zrobić na następny mecz, ale jak to jest, wszystko na końcu jest, że 3 punkty i to jest najważniejsze.